Siemanko, z tej strony Seedrogs, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam was w materiale, w którym pokażę wam jak zamienić mleko w naprawdę twardy kamień. I spokojnie, to nie jest żaden clickbait, to nie jest żaden fake. W dzisiejszym odcinku naprawdę pokażę wam bardzo prosty, swoją drogą eksperyment, który spokojnie przeprowadzicie w domu i dzięki któremu będziecie mogli zamienić mleko w kamień, a przy okazji zaskoczyć swoich znajomych. Ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie go teraz klikając ten czerwony, magiczny przycisk na dole, a jeżeli będziecie chcieli widzieć więcej tego typu odcinków, czyli odcinków z prostymi eksperymentami, które są naprawdę widowiskowe, nie zapomnijcie stawić łapki w górę. Jeśli pod tym filmem pojawi się powiedzmy 15 tysięcy lajków, od razu biorę się za nagrywanie kolejnego ciekawego eksperymentu, który na pewno zrobi na was wrażenie. Do przeprowadzenia dzisiejszego eksperymentu będziemy potrzebowali, po pierwsze, jak się pewnie domyślacie, oczywiście mleko. Ja mam zwykłe mleko 2%, mleko kupione w sklepie i z tym mlekiem na pewno nasz dzisiejszy eksperyment się uda. Do tego ocet, który z pewnością większość z was ma w swoim domu, w moim przypadku jest to ocet spirytusowy. Oczywiście nie jest nam potrzebna cała butelka, myślę, że mniej więcej jedna łyżka powinna wystarczyć. Poza mlekiem i octem przyda nam się również jedna zwykła, niezbyt duża miska, do której będziemy mogli odlać to, co nie będzie nam potrzebne. Do tego przydałoby się również jakieś sitko albo chociażby durszlak, który ja w dzisiejszym odcinku wykorzystam. I na koniec ostatni niezbędny element, który z pewnością też większość z was posiada w domu, to oczywiście papierowe ręczniki. Cały eksperyment rozpoczynamy od odmierzenia mniej więcej 2 szklanek mleka, które następnie będziemy musieli podgrzać. Jeżeli macie mikrofalówkę, mleko możecie spokojnie w niej podgrzać, ustawcie ją wtedy na około 30 sekund, tak żeby mleko nie było zbyt ciepłe, a jeżeli tak jak my nie macie w domu mikrofalówki, bo niestety jesteście biednymi studentami, no to musicie poradzić sobie tak jak ja, czyli przelać mleko do garnka i podgrzać je po prostu na kuchence. Pamiętajcie o tym, żeby mleko nie było zbyt ciepłe. Moje jest już wystarczająco gorące, zwróćcie uwagę, że leci. Okej, już para. Jak dotykam, to jeszcze nie jestem w stanie się tym oparzyć, ale jest to już na tyle ciepłe, że spokojnie mogę to zdejmować i przelać je do miski. Kiedy mleko znajduje się już w misce, tutaj niestety u góry troszkę mi się wylało, ale to nic, bierzemy w dłoń ocet, bierzemy w dłoń również łyżkę i wlewamy łyżkę octu do naszego mleka. W tym momencie zaczynamy mieszać naszą miksturę i po chwili zauważycie, że coś z tym naszym mlekiem się dzieje. Zwróćcie uwagę, że powstało nam coś na podobę twarogu i w tym momencie musimy wziąć sitko albo durszlak, który mamy przygotowany, i odlać to tak, żeby został ten, powiedzmy, sam twaróg. Okej, mamy już przygotowany garnek, do którego odleję te wszystkie pozostałości. Kładę na niego durszlak, no i teraz wlewamy wszystko to, co tutaj mamy, do durszlaka. Pozbywamy się teraz reszty wody tak, aby w naszym duszlaku nie było nic innego poza tylko i wyłącznie tym osadem, i ten osad spokojnie możecie już dotykać rękoma. Teraz, gdy mamy już osad na naszym ręczniku papierowym, musimy przykryć go tak, aby odsączyć z niego pozostałości wody. Całą czynność powtórzcie kilka razy, tak aby mieć pewność, że w naszym osadzie faktycznie nie ma już w ogóle wody, bo jeżeli ta woda będzie, no to niestety cały eksperyment może nie udać się
w 100%. Oczywiście im będzie to bardziej suche, tym lepiej. Mój ocet jest już naprawdę niemalże gotowy. Póki co on jest bardzo plastyczny, jest taki strasznie miękki, ale z czasem z pewnością nam on stwardnieje. Gdy z większości osadu pozbyliście się już wody, możecie sobie teraz wziąć jakąś mniejszą szklankę i, nie wiem, stworzyć sobie z tego jakiś wzorek, powiedzmy coś takiego. Teraz, moi drodzy, najtrudniejszy element tego eksperymentu, czyli czekanie. Musimy poczekać około 2-3 dni, aż całość zastygnie. Niestety tak długo to trwa i to jest chyba największy minus tego eksperymentu. Ja zaraz odłożę sobie to gdzieś w kuchni, położę tak, żeby spokojnie mogło leżeć przez kilka dni. No i widzimy się za jakieś 2 albo być może nawet 3 dni. No dobra, żartowałem. Nie widzimy się ani 2, ani 3 dni później. Minęły około 2 minuty. Tutaj jest osad, który robiłem w dzisiejszym odcinku na waszych oczach, ale ja się do tego odcinka przygotowałem nieco lepiej i kilka dni temu zrobiłem sobie, jak widzicie, 2 kamienie z mleka. Pomimo tego, że te 2 kamienie wyglądają bardzo podobnie, to różnią się one czasem stygnięcia. Ten kamień po lewej stronie, czyli ten, zrobiłem około 3 dni temu. Jeszcze chyba dokładnie 3 dni nie minęły, ale gdzieś tak myślę, za 2-3 godzinki miną dokładnie 3 doby, a ten kamień z kolei zrobiłem 24 godziny temu. Teraz porównam dla was te 2 kamienie i zobaczycie, co daje dłuższy czas oczekiwania. Na pierwszy ogień wezmę może ten kamień, który robiłem 24 godziny temu, właściwie niecałe 24 godziny temu, i zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że osad już dosyć ładnie zastygł, no to jest on jeszcze dosyć elastyczny. Nie można powiedzieć, że to jest kamień, bo no tutaj jeszcze zbyt krótko czekałem, żeby efekt był najlepiej widoczny, żeby tak naprawdę eksperyment się udał. Musiałbym jeszcze poczekać tutaj ze 2 dni, ale ja, tak jak mówię, przygotowałem się do tego odcinka całkiem nieźle. Wcześniej zrobiłem sobie jeszcze jeden kamień, który, zwróćcie uwagę, już naprawdę ten kamień przypomina. Ja teraz staram się go wygiąć, pokażę wam to może trochę inaczej, ale zwróćcie uwagę, że za nic w świecie nie mogę ani go przełamać, ani tym bardziej go tutaj wygiąć w którąś ze stron. Tak jak mówię, ten kamień z mleka stygł około 3 dni i tutaj naprawdę efekt jest już bardzo, bardzo fajnie widoczny. Może uderzę nim teraz o stół, tak żebyście usłyszeli, że to jest faktycznie bardzo twarde. Mam nadzieję, że dobrze było to słychać. Jak słyszeliście, spokojnie można byłoby tym gwoździe wbijać, bo to jest tak twarde, że naprawdę nie jestem w stanie tego z żadnej... Nie ma szans, żebym to przełamał. Wezmę może jeszcze teraz jakiś śrubokręt, tak żeby pokazać wam, że faktycznie ten kamień z mleka jest bardzo wytrzymały. Okej, jak widzicie, mam już tutaj specjalne narzędzie, teraz postaram się je wbić. Robię to z całej siły. O, i jak widzicie, trochę się tutaj wkopałem. Dopiero teraz, gdy użyłem całej siły... Okej, wbijając ten metalowy element, mamy tutaj delikatne nadszarpnięcie, ale poza tym zwróćcie uwagę, no jest to po prostu kamień. Jest to kamień wykonany z mleka, jest to coś, co myślę powinno zaskoczyć was tak samo jak mnie, gdy po raz pierwszy to zobaczyłem. Na koniec pokażę wam, jak wyglądają poszczególne etapy. Tutaj mamy ten nasz osad, który wykonaliśmy jakieś 5 minut temu. Tutaj mamy kamień, który już stygnie, on ma niecałe 24 godziny i tutaj widać już naprawdę różnicę, bo zwróćcie uwagę, jest to elastyczne, ale już... Okej, tworzy to jedną całość, a tutaj oczywiście mamy już efekt gotowy, czyli kamień, który uzyskaliśmy po około 3 dniach oczekiwania. Jak tak sobie teraz na to patrzę, to w sumie ten środkowy kamień przypomina trochę oscypka. Nie wiem, czy tylko mi, czy wam faktycznie też. Tak to, moi drodzy, się prezentuje, to już jest gotowy efekt i w momencie, gdy macie jeszcze ten pierwszy etap, możecie sobie tutaj tworzyć własne wzorki. Możecie, nie wiem, wbijać tutaj palca, możecie wsadzić tam słomkę, stworzyć z tego uśmiech, pomalować to jak tylko chcecie. To już wszystko zależy od was, malujcie tylko dopiero jak zastygnie, tak żebyście faktycznie mogli to jakoś pomalować. No i z tego może powstać również całkiem fajna ozdoba. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy materiał. Jak widzieliście, faktycznie udało nam się dzisiaj zamienić mleko w kamień. Eksperyment jest bardzo prosty do wykonania, potrzeba tylko nieco czasu. Jeżeli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo tak jak wspomniałem na początku, jeśli pod tym filmem pojawi się 15 tysięcy lajków, od razu biorę się za nagrywanie kolejnego ciekawego i widowiskowego eksperymentu. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie go teraz, klikając w tą oto ikonkę. Po bokach macie 2 filmy, które w wolnej chwili jeszcze możecie obejrzeć. A póki co, bardzo dziękuję wam za uwagę. Życzę wam udanego dnia, tygodnia, weekendu, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.